Cześć, to Dorota, zatrzymaj się na chwilę. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć, czym są sesje energetyczne, ponieważ dużo pytań dostaję i ciągle jest to temat, który jest nieco abstrakcyjny w postrzeganiu go umysłem. Energia jest czymś, co trudno jest pojąć umysłem, natomiast sesje energetyczne działają niezwykle rewitalizująco, zmieniają nasze punkty widzenia, na bazie których budujemy życie. I kiedy w jakimś obszarze coś nam nie działa, warto właśnie zainteresować się energią, bo można zmienić energię wszystkiego. Więc kiedy w jakimś obszarze naszego życia, czy to jest praca, czy to jest relacja, miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy, sprawia, że czujemy niejaki ciężar i nawet nie wiemy, że potrzebujemy zmiany, dobrze jest sięgnąć właśnie po taki proces energetyczny, żeby znaleźć szybko rozwiązanie i żeby wykreować sobie życie takie, jakie chcemy, życie w lekkości, pełne radości. I często, kiedy działamy z poziomu umysłu, wydaje nam się to bardzo abstrakcyjne, ponieważ umysł jest ograniczający. Im więcej otrzymujemy takich sesji energetycznych, tym bardziej zaczynamy działać właśnie nie poprzez umysł, a poprzez naszą wewnętrzną intuicję. Umysł nieco sprowadza nas na manowce, natomiast intuicja zawsze chce dla nas dobrze i kiedy wybieramy coś intuicyjnie, wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, prawie 100%, że to nam się uda, to wyjdzie, że intuicja działa właśnie na naszą korzyść. 26 października mam w przygotowaniu dla Was kurs uzdrawiania na odległość, uzdrawiania energią światła, i do tego kursu może podejść każdy, kto chce się nauczyć medytować, kto pragnie oczyścić swoje czakry, pole energomagnetyczne, o tak bym to nazwała, albo auryczne. Dla wszystkich tych, którzy mają klientów i chcą pomóc im na odległość, a też dla naszych bliskich, którzy zmagają się nie tylko z chorobami fizycznymi, ale również tymi, które powodują spadek naszego nastroju. Teraz jest jesień, więc bardzo dużo ludzi właśnie popada w taką apatię. Niektórzy mają już takie początki depresji. I kiedy ktoś mnie pyta: słuchaj, jak ty przeżywasz jesień i radzisz sobie z tą jesienno-zimową aurą, depresją? I ja mówię, że nawet nie zauważam, ponieważ kiedy stosuję procesy energetyczne i kiedy sama się im poddaję, wtedy zupełnie mam inną energię, inne postrzeganie świata i inną energię życiową. W związku z tym ciągle jestem naładowana energetycznie. Niektórzy mnie pytają, skąd ty masz tyle energii, że tańczysz, robisz to, masz tyle pomysłów, jesteś kreatywna. Niektórzy patrzą na to z dezaprobatą i mówią: o, mogłabyś się zająć tylko jedną rzeczą, skoncentrować na jednej branży, a zajmujesz się tyloma rzeczami. I wiem, że to jest dla niektórych abstrakcyjne, ale kiedy pracujemy z energią, to włącza nam się kreatywność i też moc sprawcza, czyli jesteśmy w naszej wewnętrznej mocy sprawczej, że wszystko, co zrobimy, po prostu będzie okraszone sukcesem. Po prostu nie ma prawa to nie wyjść, nie udać się. I to jest piękne w procesach energetycznych. Procesy energetyczne również są cudowne, jeśli jesteśmy w ciągłym życiowym pędzie i nie możemy się zatrzymać i po prostu zwyczajnie potrzebujemy chwili oddechu i relaksu. I podczas takich sesji właśnie jesteśmy poddani takiemu głębokiemu relaksowi, chillowi, jakiego nawet często nie znamy. Dlatego ludzie czują się wyśmienicie po takiej sesji, już jednej. Dlatego zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na sesję do mnie, do Gdyni albo online. Jest też taka możliwość. I jeszcze chciałam przypomnieć, że 26 października właśnie w Gdyni odbędzie się kurs uzdrawiania energią światła. Pokażę Wam wszystko. To naprawdę może się dziecko tego nauczyć. I można też, jeśli ktoś jest z daleka, dołączyć online, bo taka możliwość również istnieje. Życzę Wam
pięknej jesieni, wszystkiego dobrego, cześć.